Co za dużo, to niezdrowo. Przysłowie to do perfum pasuje jak ulał. Wszystkie bowiem podstawy naszych perfum w pierwotnej wersji, a więc w maksymalnym skondensowaniu, są trudne do zniesienia dla naszych delikatnych nosów. Jak to się więc stało, że odkryliśmy ich właściwości i używamy perfum? Wiele wyjaśnia samo słowo. Nazwa perfumy wywodzi się z łaciny. Fumus to po łacinie dym, zaś per oznacza przez. Perfumus, czyli przez dym. Oto w jaki sposób docierały do ludzkich nozdrzy zapachy nazwane później perfumami. Dokąd i skąd zapach wędrował wraz z dymem? Oczywiście pojawiał się wszędzie tam, gdzie coś palono, a wznosił się do nieba. Wznosił się do nieba. Jednymi z ważniejszych miejsc, w których używano ognia, były ołtarze, na których składano ofiary. Ofiary składano różnym bogom. Każde miejsce na świecie miało swoje wyobrażenia na ten temat. Bogu w ofierze nie składa się byle czego. Trafiało tylko to, co najlepsze. Często były to krwawe dary, a kontakt z bogami zapewniał unoszący się do nieba dym. Ponieważ wszystko to nie zawsze przyjemnie pachniało, z czasem odkryto, że można stworzyć dym, który będzie przykry zapach eliminował. Powstały kadzidła. Pachnący dym wznosił się ku niebu tak, jak powinny wędrować do władców dobre modlitwy. Można z przymrużeniem oka powiedzieć, że kadzidło pełniło funkcję dzisiejszych odświeżaczy powietrza. Poza tym wypędzało wszystko, co złe, a zwłaszcza oddalało choroby. Jak znacznym było darem, świadczy fakt zestawienia go w jednym rzędzie ze złotem i mirrą. Samodzielność perfumy uzyskały około 6 tysięcy lat temu. Wiadomo, że człowiek wrażliwy był nie tylko na zapach wędzonego mięsa, lecz i wszelkie kwiaty, owoce, liście budziły jego zachwyt. Świat poznajemy za pomocą kilku podstawowych zmysłów. Choć zmysł powonienia odgrywa dziś w poznawaniu świata niezbyt wielką rolę, ludzie dawniej, by przetrwać w niebezpiecznym świecie, musieli na zapachy zwracać szczególną uwagę. Możemy sobie tylko wyobrazić, z jaką wyrazistością roznosił się dla nich w powietrzu zapach jaśminów, róż i irysów. Dawne przysłowie wschodnie mówi: jeśli masz dwa bochny chleba, sprzedaj jeden i kup hiacynta, by nakarmić swoją duszę. A zapachem karmiono nie tylko duszę, ale i ciało. Zarówno Sumerowie w Mezopotamii, jak i Egipcjanie nad Nilem brali perfumowane kąpiele, by część zapachu kwiatów przenieść na siebie. Dawne obyczaje nakazywały różne części ciała skrapiać i smarować różnie pachnącymi substancjami. Na ramiona mięta, na piersi róże, fiołki i krokusy, na stopy migdały i cynamon. Do grona pachnideł dołączały kwiaty pomarańczy, cytryny, henna, majeranek, wistaria, bez i goździki, wanilia, cedr, imbir i pinia. Wszystkie one bez odpowiednich wzmacniaczy były bardzo ulotne, nietrwałe. Z pomocą przyszły zwierzęta. Szczególnie osobniki męskie kilku ważnych dla perfumerii gatunków potrafiły wydzielać specjalne substancje zapachowe, które stały się katalizatorem dla lekkich, kwietnych woni. Po pierwsze, znany i u nas bóbr, którego wydzielina nierozcieńczona okropnie śmierdzi. Po drugie, piżmo wytwarzane przez gruczoły piżmowca, zwierzaka podobnego do jelenia, lecz małego i żyjącego w Azji. Zarówno bóbr, jak i piżmowiec musiał oddać życie, byśmy mogli się czymś ładnie pachnącym spryskać. Troszkę lepiej mają cywety, łaszowate z Afryki, które po prostu traktuje się jak kozy czy krowy i doi. Myśliwi odkryli piżmo, zaś rybacy ambre. To substancja, którą wydala kaszalot, czyli ogromny wieloryb. I jak tu się nie dziwić psom na niedzielnym spacerze, którym zdarza się wytwarzać w odchodach innych zwierząt. Ludzie wszak pozyskują ekskrementy wielorybów. Perfumy zdobywały popularność, lecz często ów piękny zapach miał eliminować brak lub niedostateczność codziennej higieny.
Już starożytni zauważyli, że człowiek najczęściej poci się w pachwinach. Za tym odkryciem przyszło kolejne. Głównym powodem nieprzyjemnego zapachu jest obecne tam owłosienie, w którym bakteriom łatwiej się rozwijać. Depilacja połączona z cytrusami i cynamonem pomagała częściowo, ale tylko przy założeniu, że delikwent się mył. A z tym najgorzej było chyba w wiekach XVI i XVII. W wielu wypadkach zaczęto polegać głównie na perfumach. O higienę, zwłaszcza w miastach, było rzeczywiście trudno. Dopiero w wieku XIX zaczynają się pojawiać kanalizacje, z czasem bieżąca woda w domach. W 1888 amerykańska firma zaczyna reklamować swój MAM, antyperspirant na bazie cynku, który ma nie tylko pachnieć, ale i zmniejszać wydzielanie potu. Reklamy sprawiają, że dbanie o ciało, szczególnie to zakryte przed ludzkim wzrokiem, przestaje być tematem tabu. Dziś perfumy i dezodoranty to dwa różne sposoby na to, by ładnie pachnieć, a korzystają z tego zupełnie jak w dawnym Rzymie czy Grecji i kobiety, i mężczyźni. Temat ten pojawia się na każdym kroku. Billboardy, telewizyjne reklamy, reklamy radiowe są pełne informacji tak potrzebnych dzisiejszemu społeczeństwu, które chce być wiecznie młode i pachnące. Jedną z marek ekskluzywnych perfum wymieniła kiedyś Marilyn Monroe, zapytana o to, jaką kreację zakłada na wieczór. Można i tak. Co zakładają panowie? Perfumy męskie noszą nazwę wody kolońskiej, ale to już zupełnie inna historia.